Dobry wieczór Państwu. Piotr Niemczyk, Obywatele News. Od kilku tygodni, jeszcze przed poprzednią datą wyborów, głosowania, plebiscytu, to zależy od tego, na ile ktoś uważa, że te wybory byłyby zgodne z polską konstytucją. Chyba większość rozsądnie myślących ludzi nie ma złudzeń, że te wybory z punktu widzenia konstytucyjnego są problematyczne. W każdym bądź razie od kilku tygodni się mówi o tym, że istnieje bardzo poważne ryzyko, że te wybory będą sfałszowane. Jednym z głównych powodów, dla których się podejrzewa tego fałszerstwa, spodziewa tego fałszerstwa, jest to, że część wyborów będzie się odbywała w drodze korespondencyjnej. W Polsce, gdzie ludzie nie są przyzwyczajeni do takiej formy głosowania, nie bardzo umieją prawdopodobnie przemyśleć, w jaki sposób mogą oddać ten głos w sposób bezpieczny, jak się zabezpieczyć przeciwko ewentualnemu fałszerstwu, to jest powód, dla którego tym bardziej ewentualne plotki, spekulacje rosną i zakładają taką możliwość sfałszowania wyborów. Oczywiście, że wybory w formie korespondencyjnej jest łatwiej sfałszować, bo nikt nie będzie mógł wystarczająco skutecznie nadzorować liczenia tych głosów, które będą w dużych ilościach liczone. Takie fałszowanie w komisjach wyborczych właściwie też jest możliwe. W różnych krajach się to zdarza, chociaż akurat w Polsce byłoby to chyba bardzo trudne ze względu na różnorodność jednak członków komisji wyborczych i tych obywateli zaufania, mężów zaufania, przepraszam za pomyłkę. W każdym bądź razie takie wybory tradycyjne jest chyba dużo trudniej sfałszować. Natomiast ja bym chciał zwrócić jeszcze na jedną uwagę. W ogóle nie trzeba fałszować wyborów. Po to, żeby wpłynąć na ich wynik, można pewnymi manipulacjami, pewnymi dezinformacjami, pewnym robieniem ludziom w głowie sieczki, można spowodować, doprowadzić do takiej sytuacji, w której ludzie oddadzą głos niekoniecznie na tego, na kogo by naprawdę chcieli głosować, tylko na podstawie jakiegoś impulsu, który trochę właśnie zmieni ich poglądy, zmieni ich światopogląd i spowoduje, że być może zagłosują na kogoś, na kogo by w normalnych warunkach nigdy nie zagłosowali i gdyby się poważnie zastanowili, też by nie zagłosowali. Taki przykład mamy bardzo wyraźny, jest on bardzo dobrze opisany, nie tylko przez politologów, ale również przez służby specjalne. Mówimy o wyborach prezydenta Stanów Zjednoczonych w 2016 roku, gdzie jest oczywiste, że ogromny wpływ na wynik wyborów miała duża kampania dezinformacyjna w mediach społecznościowych, czy w jakichś, powiedziałbym, mniej odpowiedzialnych mediach, które gorzej sprawdzają plotki, które do nich dotarły. Służby specjalne to zbadały, amerykańskie służby specjalne nawet wydały specjalny raport, który się nazywa Grizzly Step, który jest podsumowaniem działań zarówno CIA, jak i FBI. I w ramach tego raportu Grizzly Step opracowany został schemat, który pokazuje, w jaki sposób rosyjscy hakerzy, inspirowani przez rosyjskie służby specjalne, ale też i z pomocą rosyjskich służb specjalnych i niewątpliwie agentów rosyjskiego wywiadu na terenie Stanów Zjednoczonych, doprowadziły to do tego, co doprowadziły, że prezydent Trump, który de facto się cieszył mniejszym poparciem społecznym niż Hillary, jednak wygrał. Popatrzmy na ten schemat. On właściwie bardzo dużo mówi i myślę, że gdyby miało dojść do jakiegoś wpływu na znowu manipulowanie wyborami, to on jest nadal aktualny, bo te, co prawda, możliwości techniczne się zwiększyły, komputery są coraz szybsze, możliwości też ukrywania źródeł dezinformacji, ukrywania sposobów przekazywania tej dezinformacji są większe, ale też i z drugiej strony możliwości rozpoznawania tej dezinformacji przez służby specjalne też są coraz większe, a także coraz więcej oficerów doświadczonych właśnie w walce z cyberprzestępczością ma głowę do tego, żeby to przeanalizować. Więc myślę, że ten schemat, pomimo tego, że on jest sprzed 3 lat, jest właściwie cały czas aktualny i jeżeli miałoby się to zdarzyć, to mogłoby się to zdarzyć w podobny sposób. Zdarzyć, to znaczy co miałoby się zdarzyć? To jest próba manipulacji świadomością opinii publicznej bezpośrednio przed wyborami, tak żeby ludziom namieszać w głowach bezpośrednio wcześniej. Popatrzmy, po lewej stronie tego wykresu te dwa niebieskie prostokąty oznaczają konstruktorów ataku. Tymi konstruktorami ataku są dwie grupy hakerów. Jedna się nazywa APT28, druga się nazywa APT29. APT to nie jest skrót od apartamentu hotelowego, w którym się ci panowie spotykają, tak samo jak APT29 czy 28 też nie jest. To jest skrót od słów Advanced Persistent Threat, czyli zaawansowane, nieustanne zagrożenie. To są
To jest oznaczenia nadane przez amerykańskie służby, przez amerykańskie instytucje po to, żeby rozumieć, co to są za grupy ludzi i jak działają, żeby ich móc podzielić. Znaczy w takim slangu, w tak zwanym internetowym, w środowisku sieciowym, dużo częściej nazywa się na przykład APT-28 Fancy Bear, czyli co, zabawny, niezabawny niedźwiedź, a z kolei NPT-29 Energetic Bear. Energetic między innymi dlatego, że oni kiedyś atakowali infrastrukturę energetyczną w Hiszpanii czy w innych państwach europejskich. Jeszcze raz pora, na dole jest APT-28, czyli służba, grupa hakerów, a właściwie nawet komórka specjalna rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU. Na górze jest grupa APT-29, czyli grupa powiązana ze służbą wywiadu rosyjskiego, służbą wywiadu zagranicznego Rosji. Tak? I oni działali właśnie na zlecenie służb, na zlecenie polityków po to, żeby doprowadzić do szkód w trakcie kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Szkód na rzecz demokratów, szkód na rzecz Hillary Clinton, czyli chcieli im zaszkodzić. Tak? Popierali, jak łatwo się domyślać, prezydenta Trumpa, czy jako kandydata prezydenta Trumpa. Na dole i na górze te schematy wyglądają dosyć podobnie. O co tu chodzi? Po to, żeby ukryć sposób ataku, cel ataku, metodę ataku, najpierw te zaprogramowane robaki, wirusy, malwary, spyware'y, które posłużyły do ataku, to są wszystko nazwy takich krótkich programików, które właśnie pozwalają przejąć kontrolę nad cudzym komputerem, albo przynajmniej nad jego pocztą, bo tutaj poczta była ewidentnie celem, serwery pocztowe były celem ataku, więc te dwa prostokąty na górze pokazują, w jaki sposób te dyspozycje, te programiki napisane przez hakerów z obu grup zostały zaimplementowane w docelowe miejsce, jakim są serwery Partii Demokratycznej. Właśnie pokazuję je teraz długopisem. To są serwery Partii Demokratycznej, to są serwery Komitetu Wyborczego Partii Demokratycznej, a jakby dotrzeć do konkretów, do konkretnych ludzi, to by się okazało, że to jest też komputer Johna Podesty, czyli szefa Komitetu Wyborczego Demokratów i Hillary Clinton, czyli kandydata demokratów na prezydenta. Więc najpierw te wszystkie programiki zostały trochę rozmydlone. Tutaj tak naprawdę mamy do czynienia z kilkoma sieciami botnetów, przez które te krótkie programy, te robaki były przerzucone do serwerów Partii Demokratycznej. Tutaj oczywiście nie mamy pokazanych, jak wielkie zasięgi mają te botnety, ale trzeba pamiętać, że niektóre botnety mają po kilka milionów zombie, czyli zainfekowanych komputerów, które wykonują ich polecenia bez wiedzy i zgody właściciela tych komputerów. Więc tutaj te botnety wysyłały maile, wysyłały komunikaty, wysyłały różnego rodzaju treści za pośrednictwem przede wszystkim normalnej, tradycyjnej poczty internetowej, ale także za pośrednictwem mediów społecznościowych czy jakichś sieci wewnętrznych. W każdym bądź razie te maile udawały maile od instytucji rządowych. Te adresy były tak skonfigurowane, żeby człowiek, który widział takiego maila na swoim ekranie, miał wrażenie, że dostał maila od jakiejś instytucji rządowej albo do jakiejś instytucji politycznej. W każdym razie nie od jakiegoś nieznanego nikomu hakera czy nieznanego nikomu bota gdzieś tam przechwyconego przez grupę hakerów, tylko żeby ten adres wyglądał wiarygodnie. Bo jednak wtedy jeszcze nie umieli tego rosyjscy hakerzy zrobić tak, żeby te wirusy rozpakowywały się bezpośrednio na komputerze, jeżeli nie będzie jakiejś interakcji zaatakowanego. Więc w większości przypadków to właśnie sami demokraci, sami politycy demokratyczni, członkowie Komitetu Wyborczego po prostu otwierali te niebezpieczne maile i w ten sposób implantowali sobie wirusa na komputerze. Potem te, jak widzimy, też te strzałki pokazują w odwrotną stronę, prawda? Że na przykład ta strzałka wiedzie od serwera demokratów do odbiorcy botnetu, organizatora botnetu, a ci przekazują mu, że ta strzałka dalej nie działa, te interakcje do grupy właśnie APT-29 na przykład i oni po prostu dalej zarządzają tą całą strukturą ataku. Tak? Oprócz tego, że te maile wyglądały tak, jakby to były jakieś maile od instytucji rządowych, tam na przykład jedna litera w nazwie się nie zgadzała, żeby ten adres się oczywiście nie pomylił z tym, bo wtedy atak by się nie udał. No w każdym razie druga rzecz niezwykle ważna,
że ten atak był skierowany na 1600 osób, na 1600 użytkowników komputerów, którzy zostali bardzo starannie wytypowani. To byli po prostu wyższego szczebla działacze Komitetu Wyborczego Demokratów albo jacyś wolontariusze, w każdym razie ludzie, którzy mieli tam dostęp do wewnętrznej poczty. To właśnie dzięki temu, że te 1600 adresów internetowych, tych adresów IP zostało przekazanych hakerom, ten atak był bardzo, bardzo precyzyjnie zaplanowany, no bo czym innym jest zaatakować 1600 bardzo konkretnych osób, bardzo konkretnych adresów, a czym innym jest atakowanie całej społeczności Stanów Zjednoczonych, która liczy ponad 300 milionów ludzi, tak? Więc pewnie tam jest, no wiadomo, że niemowlaki już zgrzybiali starcy raczej komputerów nie używają, ale pewnie tych komputerów nadal jest około 300 milionów. Więc ten atak był bardzo precyzyjnie zaplanowany i tu oczywiście bardzo wyraźnie widać rękę wywiadu rosyjskiego, ponieważ no, trzeba było te osoby ustalić. No kto miał to ustalić? No po to jest wywiad, żeby takie rzeczy ustalać i żeby wiedzieć, kto ma dostęp do poczty wewnętrznej demokratów, a kto nie. To są oczywiście tradycyjne metody wywiadowcze. Tutaj hakerzy niewiele zdziałają, bo oni są w stanie rozgryźć tam pocztę, rozgryźć serwery procesowe, ale nie zorientują się, jaka jest hierarchia, że tak powiem, ważności, czy hierarchia dostępu do informacji wewnętrznych w Komitecie Demokratów, jeżeli jakiś szpieg im tego nie podpowie. No właśnie, dzięki tej operacji udało im się dotrzeć do na przykład poczty Dona Podesty, udało im się dotrzeć do poczty Hillary Clinton. Dzięki temu rozpowszechniali informacje o tym, że Hillary Clinton przelała sobie z serwera w Departamencie Stanu, trzeba pamiętać, że ona była sekretarzem stanu w czasie rządów Obamy przez jakiś czas, że ona wysyłała tajne depesze ze swojego urzędowego komputera na prywatny komputer. No to jest oczywiście z punktu widzenia ochrony informacji tajnych niedopuszczalne. W związku z czym Hillary rzeczywiście miała kłopoty. Trzeba pamiętać, że dwa razy wszczynano w trakcie kampanii wyborczej śledztwo, czy ona rzeczywiście nie naraziła interesów Stanów Zjednoczonych na szwank. No śledztwo wszczynał taki bardzo właśnie trudny do, że tak powiem, zmanipulowania szef FBI, który mimo że był dominowany przez demokratów, jednak uznawał, że jest obiektywnym szefem służby, a nie jakimś partyjnym agentem, który wykonuje polityczne dyspozycje. To nie jest Polska, gdzie ludzie władzy są pod parasolem ochronnym. Ta nawet Hillary Clinton musiała się mocno gimnastykować, żeby się z tej sytuacji wytłumaczyć przed FBI. I też się mówi, że to był jeden z ważnych powodów, dla których przegrała wybory, dla których ta jej przewaga nie była wystarczająco duża, żeby jednak elektorzy nie musieli jej wybrać. No i teraz tak, to jest tylko jeden z przykładów, ponieważ przejęcie kontroli na pocztę, wydobycie z tej poczty rzeczy, którymi można było kompromitować demokratów, to tylko jest jedno z zagrożeń związanych z kampanią wyborczą. No to jest wynik tego, było manipulowanie opinii publicznej, dyskredytowanie jednego z kandydatów, ale też i służbom amerykańskim zupełnie sens powiek zbiła informacja o tym, że w wielu stanach, i to nawet chyba w ponad połowie stanów, udało się odkryć, że były włamania do baz wyborców. To były takie włamania, które pozwoliły obcym osobom po prostu w tych bazach mieszać. Na szczęście wykryto to na tyle szybko, że nikt w tych bazach wyborców nic specjalnie nie zrobił, ale no, takie zagrożenie bardzo poważne było. Na czym polega to zagrożenie? Nie na tym, że można głosować za tych ludzi, bo to nie o to chodzi. To jest tylko baza wyborców. To jest baza, która jest przekazywana później do komitetów wyborczych, tak? Do komisji wyborczych. Tylko dowcip polega na tym, że jeżeli ktoś by pozmieniał te dane i na przykład okazałoby się, że tam kilkanaście czy kilkadziesiąt milionów Amerykanów przychodzi do komisji wyborczej i okazuje się, że na liście wyborców nazywają się zupełnie inaczej, mają inne daty urodzenia, mają inne adresy, no oczywiście by się wkurzyli, tak? Jeżeli to byłoby kilkanaście milionów ludzi, no to oczywiście te wybory trzeba byłoby unieważnić, bo oni by mówili zaraz, no przecież nie dano nam możliwości głosowania, wybory zostały przeinaczone. No i jak amerykańskie służby sobie to uświadomiły, że w ten sposób można zdyskredytować wyniki wyborów, że właśnie pozmieniać dane wyborców i uniemożliwić im głosowanie, no to strasznie się w to zaangażowały. Można podejrzewać zresztą, że ten atak był zrobiony w podobny sposób jak na Komitet Wyborczy Demokratów, że tu również do tych serwerów stanowych spisów wyborców włamano się w podobny sposób, podobną techniką, podszywając się pod instytucje rządowe, a potem przejmując kontrolę nad serwerem albo przynajmniej dostęp do baz danych.
No i to jest jakby drugi taki mechanizm, który byłby bardzo niepokojący. No wyobraźmy sobie, że w Polsce ktoś by takiego zrobił i ludzie przychodzą do komisji wyborczych i okazuje się, że nie wiem, albo wszyscy, albo powoła, albo znacząca część w ogóle nie w spisach wyborców istnieje w sposób jakiś zupełnie nieuporządkowany, bez no, nazwisko nie daje się z numerem PESEL, czy z adresem, przede wszystkim, no nie da się wtedy głosować i nie da się nie zakwestionować wyników wyborów, w trakcie których doszłoby do tego rodzaju dezinformacji i zamieszania. No i w końcu mamy jeszcze jedno narzędzie, które akurat w Polsce było najbardziej komentowane, najbardziej omawiane, to jest dezinformacja. Znaczy, znowu, pewnie ta sama sieć botnetów, która służyła do ataku na serwery czy Partii Demokratycznej, czy tych stanowych spisów wyborców, te same botnety wchodziły do sieci społecznościowych i wpisywały tam różne, no chwilami kosmiczne bzdury, no najbardziej głośne, że tak powiem, dezinformacje, to były takie, które dotyczyły Hillary Clinton. Jedna z takich, powiedziałbym, najbardziej prymitywnych, to była plotka rozpowszechniana w internecie, że Hillary Clinton, że tak powiem, opiekuje się, zapewnia bezpieczeństwo w siatce handlarzy dzieci, które miały być podobno porywane gdzieś w Afryce czy w Azji i dostarczane amerykańskim pedofilom. Rzekomo zaplecze organizacyjne tej siatki pedofilii miało miejsce w jakiejś nowojorskiej pizzerii i tam one miały być, te dzieci rzekomo przetrzymywane, a bezpieczeństwo przed FBI, przed policją miała im zapewniać Hillary Clinton. I taka plotka chodziła po sieci amerykańskiej i nawet jeden z Amerykanów się tak przejął, tak zdenerwował, że wziął karabin, jakiś M16 czy jakąś jego cywilną wersję, wtargnął do tej pizzerii, grożąc tam i klientom, i pracownikom tym karabinem, zrobił szczegółową rewizję, wdarł się do magazynów, wdarł się do chłodni, no i szukał tam tych dzieci. Więc widać, że nawet najbardziej idiotyczne spekulacje, pomówienia, jakieś dezinformacje mogą znaleźć jakiegoś swojego wyznawcę, który coś w tej sprawie wykona. Nie wiem, czy akurat ta plotka bardzo Hillary zaszkodziła, ale innym przykładem takich dezinformacji, to była bardzo dobrze z kolei przemyślana dezinformacja, poszedł taki film w sieci, na której młoda dziewczyna o arabskiej urodzie i w hidżabie po prostu mówiła: dziękujemy ci, Hillary, nic więcej. Występowała młoda arabska dziewczyna w hidżabie, mówi: dziękujemy ci, Hillary. No oczywiście różni amerykańscy kołtyni natychmiast myśleli: zaraz, znaczy za co ona jej dziękuje? Co za to, że Hillary Clinton wspiera islamistów, tak? A może ona w ogóle wspiera terrorystów? A może ona wspiera jeszcze nie wiadomo kogo? I właściwie no, nie można na nią dać głosu, bo się okaże, że jacyś islamiści przejmą władzę w Stanach Zjednoczonych. No to była bardzo bolesna dezinformacja i na pewno odebrała Hillary Clinton sporo głosów. Halo, dzień dobry. Tu mówi, no właśnie, świeżo wybrany nowy prezydent Rzeczpospolitej. Słucham, kto mówi. Na pewno chciałby mi ktoś złożyć gratulacje. Ach, panie Donaldzie, jak miło mi pana słyszeć. Na pewno ma mi coś pan miłego do powiedzenia. Jak to nie? Jak to nie? Przepraszam. O co? Dlaczego pan mówi, że nie jestem żadnym prezydentem? No przecież wygrałem wybory. Co, że OBWE mówi, że zmanipulowane, że telewizja publiczna była nieobiektywna, że ludzie nie mieli dostępu do wiedzy o programach wyborczych? To jakieś banialuki, proszę pana. No, wie pan co, OBWE, moje służby donoszą, że wszystko jest w porządku. Co, ambasadorów mam odwołać? Bo co, bo ja ich powołałem i dlatego są nieważni, tak? Generałowie nawet mają mieć cofnięte stopnie wojskowe? No, jak to możliwe, no? Ale niech pan powie, to co, a umowy międzynarodowe też nieważne? To chyba pan żartuje. No, ale co mamy w tej sytuacji? Panie Donaldzie, no co mamy w tej sytuacji zrobić? No wie pan, ale to co, ambasadorowie będą odwołani, a szpiedzy? Szpiedzy też będą odwołani, wyrzuceni, będzie ekspulsja? No przecież to niemożliwe, to niedopuszczalne. Jezus Maria. Dziękuję bardzo.